Czcigodni bracia w kapłaństwie Chrystusa, umiłowani siostry i bracia. We wczesnym chrześcijaństwie przywiązywano bardzo wielkie znaczenie do instytucji patrona. Termin patron wywodzi się z prawa rzymskiego i oznacza osobę, która otacza swoimi wpływami, swoją opieką, troską inne osoby, które ze względu na swoją pozycję nie są w stanie właściwie o własnych siłach funkcjonować w danym społeczeństwie, zwłaszcza Imperium Rzymskiego. Patron oznaczał także adwokata broniącego podopiecznych przed sądem, reprezentującego interesy w urzędach oraz wspomagającego w sprawach publicznych czy też prywatnych. W 14 rozdziale Ewangelii według świętego Jana Chrystus mówi o szczególnym patronie i pomocniku ludzkości. Zapowiada parakleta, Ducha Świętego. W łacińskim przekładzie Ewangelii według świętego Jana zamiast słowa pocieszyciel, Duch Święty określony jest jako advocatus, czyli ten, który jest naszym obrońcą przed Bożym sądem. W językach słowiańskich, mniej jurydycznych, używa się bardziej terminu orędownik w stosunku do osoby Ducha Świętego. We wszystkich jednak tych przypadkach istnieje wspólny aspekt. Zarówno pocieszyciel, obrońca i orędownik to osoby nam bliskie, to ci, którzy uważają naszą sprawę za swoją własną. Tą osobą jest szczególnie uwidocznione działanie osoba Ducha Świętego. Dlatego też w starożytności, w II wieku po narodzeniu Chrystusa, genialny myśliciel chrześcijański Orygenes mówił: modlimy się zawsze we dwójkę, my i Duch Święty. W przeciwnym razie nasza modlitwa nie dotarłaby do Boga. To jest teraz bardzo ważne. Gdyby nie działanie Ducha Świętego wewnętrzne w nas, nasza modlitwa nie mogłaby dotrzeć do Boga, nie mogłaby niejako zanurzyć się w Bogu nasza osoba przez dar modlitwy. Duch Święty nas uzdalnia do właśnie tego zjednoczenia z Bogiem przez modlitwę. Duch Święty, który w nas działa. Po I wojnie światowej, w ramach rewolucji październikowej i w późniejszych latach, bolszewicy rozpoczęli w Rosji bardzo szeroką, zakrojoną akcję propagandową przeciwko religii. Ukazywali także modlitwę w karykaturze. Malowano robaki, które po źdźble trawy usiłowały się wspiąć do góry, ale im bardziej wychodziły niemal na szczyt źdźbła, zsuwały się i spadały. W ten sposób chciano karykaturalnie ukazać bezsens modlitwy. Człowiek, który chce się wznieść, ten robaczek, tak naprawdę nie ma pomocy z zewnątrz, od Boga. On i tak spadnie na ziemię. Jest tylko robakiem skazanym na kolektyw, na system, powiedzmy, komunistyczny, bez tej relacji do Boga. Chrześcijanie wręcz przeciwnie wierzą, my wszyscy wierzymy, że znajdujemy tę pomoc, ponieważ mamy w niebie i mamy także wewnątrz, w sobie, wielki dar pocieszyciela, orędownika i obrońcę. Za sprawą Ducha Świętego wchodzimy w odwieczny dialog między Ojcem i Synem.
będący elementem wewnętrznego życia Najświętszej Trójcy Świętej. To dla nas wielki zaszczyt, wielki przywilej. Człowiek choćby śnił o wielkiej potędze, choćby chciał tę potęgę nie wiadomo jak nazwać, zawsze pozostanie słaby i będzie potrzebował pocieszyciela, obrońcy, będzie potrzebował adwokata przed Bogiem w najrozmaitszych sprawach swojego codziennego życia. W praktyce naszego życia niezwykle cenimy sobie osoby, które potrafią znaleźć właściwe słowo, słowo porady i pocieszenia. Ich mądrość życiowa jest dla nas prawdziwym skarbem. Udajemy się do tych osób w różnych sytuacjach, zwłaszcza w tych najtrudniejszych, wobec których czujemy się zagubieni, nieraz zupełnie bezsilni. Krzepiące słowo, podnoszące na duchu, ożywiające nadzieje, tak wiele dla nas znaczy. Także w tym czasie pandemii, gdzie jesteśmy często z tymi osobami, które noszą w sobie mądrość, ciepło, głęboką nadzieję i wiarę, dają nam siłę, abyśmy znosili te różne obciążenia, które na nas spadają. Krzepiące słowo, podnoszące na duchu, ożywiające nadzieję, tak wiele dla nas znaczy. Jest jak blask płomienia rozpalonego w ciemnościach, który oświetla dalszą naszą drogę. Osoby, od których emanuje dobroć i mądrość życiowa, chcielibyśmy mieć przy sobie na zawsze. Rzadziej jednak zdajemy sobie sprawę ze stałej obecności pośród nas niezwykłego pocieszyciela, którym jest Duch Święty. Jego dar otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Duch Święty jest naszym niezwykłym towarzyszem, oświecającym blask swym darem z obecności, natchnień. Siedem darów Ducha Świętego to nasza codzienność, ale nie zawsze potrafimy dostrzec Jego działanie, Jego obecność w nas. Można zadać sobie pytanie, czy wszyscy modlący się uczestniczą w ten sam sposób w mocy i w działaniu Ducha Świętego. Wierzymy, że im bardziej dana osoba posiada osobistą świętość, tym bardziej jest skuteczna mocą Ducha Świętego w swojej modlitwie. Dlatego wielu pielgrzymów przybywało na przykład do San Giovanni Rotondo, by prosić Ojca Pio o modlitwę. Wiele osób zwracało się do świętego Jana Pawła II o dar modlitwy, o skuteczność działania przed Bogiem mocą Ducha Świętego. I z pewnością są takie osoby, które mają szczególne dary. Dary, które wpływają na nasze życie przez to, iż mocą swojego wstawiennictwa pozwalają nam uczestniczyć w wielkich Bożych dziełach. Ale uświadamiamy sobie, że każdy z nas ma w sobie potęgę działania Ducha Świętego, ale ważne jest, żeby się otworzyć na to działanie. Może teraz, gdy mniej absorbuje nas ten świat zewnętrzny, bardziej niejako jesteśmy skazani na siebie, na swoją samotność, na swoje myśli, na swoje doświadczenia wewnętrzne, może to lepszy czas dla nas, abyśmy odkryli w sobie jeszcze mocniej dar nieśmiertelnej duszy i działanie w nas Ducha Świętego. W Ewangelii święty Jan pisze, że Duch Święty jest duchem prawdy, który daje wierzącym moc, aby wobec świata dawać wiarygodne świadectwo tego, w co wierzą i co uznają za najwyższe
dobro. W czasach prześladowań Kościoła zawsze pojawiały się osoby, które składały świadectwo swojej wiary mocą Ducha Świętego, mocą daru odwagi, męstwa, byli w stanie oddawać swoje życie za Chrystusa, ukazując wiarygodność Ewangelii pośród świata. Dzisiaj dostrzegamy inne formy męczeństwa. Mówimy o tak zwanym białym męczeństwie, gdy trzeba publicznie wyznawać wiarę, narażając się na znieważenie, kpiny, a także różne formy dyskryminowania i spychania na margines życia publicznego. Wielu chrześcijan ma jednak w sobie odwagę, który zadziwia świat. Być może dzisiaj trudniej jest składać świadectwo wiary niż w pierwszych wiekach. Być może oddanie życia w jednym momencie poprzez ścięcie, poprzez przebicie włócznią było łatwiejsze niż dzisiaj moralne nękanie chrześcijan. Może trudniej dzisiaj nam jest składać świadectwo wiary właśnie w kontekście ustawicznych podjazdów, kpin, osłabiania wiary, dyskryminowania naszego codziennego życia zanurzonego w Bogu. To może więcej kosztować nas wysiłku. Potrzebujemy większej odwagi, potrzebujemy działania Ducha Świętego. Drodzy siostry i bracia, chciałem wam wyrazić wdzięczność za to, że są pośród nas osoby, które żyją mocą Ducha Świętego, Ducha Prawdy, które nie wstydzą się, nie obawiają składania świadectwa o Jezusie Chrystusie wobec niesprzyjających zewnętrznych warunków. To wielki dar Ducha Świętego, który został podjęty przez nas w naszej wolności i mocą Jego działania nie boimy się, nie lękamy, aby ujawniać obecność Chrystusa pośród tego świata. Kochani, patrzymy dzisiaj na trudną sytuację młodzieży, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. Nie wiemy jeszcze, w jakim kierunku zdążać. Zostawiamy możliwości rodzicom, księżom, proboszczom, świadkom, młodzieży, czy będą w mniejszych grupach już przyjmować przed wakacjami ten sakrament, wielki sakrament Ducha Świętego, czy w okresie wakacji, czy po wakacjach. Ważne jest, żeby dobrze przygotowali się do tego, aby podjąć ten wielki dar Ducha Świętego w swoim życiu. Jezus Chrystus, przygotowując wspólnotę swoich uczniów na moment rozstania, na czas, w którym już nie będzie fizycznie obecny pośród nich, pozostawił im obietnicę Ducha Świętego. Jego obecność nie jest ograniczona ani czasem, ani też miejscem. Ożywiajmy ustawicznie w sobie tę świadomość, iż na drodze naszego życia nigdy nie pozostaniemy sami, ale mamy zawsze przy sobie i w sobie niezwykłego towarzysza, orędownika, Ducha Pocieszyciela. On jest najlepszym doradcą we wszelkich sprawach życia. Módlmy się o Jego pomoc, światło, mądrość, odwagę do życia godnego chrześcijanina. To właśnie Jego mocą możemy zmieniać oblicze tego świata. Jego mocą możemy zmieniać oblicze swojego życia. Jego mocą możemy nawiązać głęboki dialog z Bogiem i równocześnie z drugim człowiekiem i odkryć swoją wartość, niepowtarzalność, mocą Parakleta, który działa w naszej nieśmiertelnej duszy z wielką miłością.